Dobry wieczór. U mnie przed świętami, tuż przed świętami, u was pewnie w święta, kiedy zobaczycie ten film. Jeżdżąc tak po okolicach, mogę stwierdzić, że mnóstwo jest wszędzie dekoracji świątecznych, iluminacji, światełek. Ale miejsce, w które ja dzisiaj jadę, troszeczkę od tej konwencji powieszenia lampek albo ozdobienia choinki przed domem, odbiega. Zresztą zobaczycie. No moi kochani, to co widzieliście przed chwilą, to po prostu normalnie jakbyśmy byli u takiego polskiego Griswolda. I jesteśmy, proszę Państwa. Pamiętacie tego pana? Dzień dobry. Dzień dobry, to Marcin. Dzisiaj nie służbowo, tylko prywatnie, więc możemy po imieniu. Tak jest. Słuchajcie, to wszystko co widzieliście, te wszystkie światełka, te wszystkie iluminacje świąteczne, to wszystko jest wykonanie Marcina. I dokładnie. Pytanie podstawowe. Co w ciebie wstąpiło, żeby to wykonać? Skąd ten pomysł w ogóle? Pomysł, w zasadzie pomysł to się narodził dla moich dzieci, jak były jeszcze małe. No jakoś te święta chcieliśmy zawsze rozweselić, żeby było fajnie, no żeby tą atmosferę tych świąt jakoś podbudować, podrasować. Więc jako elektryk mówię, no to jak? No to oświetleniem. No i zaczęło się to od w tej chwili najstarszego syna, ale jakieś 15 lat temu. Od jakichś takich podstawowych, pierwszych, małych dekoracji. No a później z latami to się rozwijało. No aż do czy tego co, momentu. Od pierwszego łańcucha światełek? Tak, od pierwszego łańcucha, a później tu już tak troszeczkę żona mówi, no jak ty chcesz teraz to przerwać? Zreperowałem. Everybody
Wyjdźcie wszyscy, szybko! Tak dużo ludzi... Trzeba kontrolować. Tak, i tak dużo ludzi przyjeżdża, to zobaczyć i może oczywiście komuś to poprawi nastrój, zwłaszcza małym dzieciom, bo to nie o nie chodzi. Im to poprawia nastrój bardzo. Słuchajcie, to nie jest żart z tymi odwiedzającymi, bo przed chwilą jak stałem i czekałem przed bramą na Marcina, to podjechała pani z dzieckiem, wysiadła z samochodu, zamknęła samochód i poszła dziecku pokazywać wszystko, co tutaj jest. Także rzeczywiście, ja nie wiem, Marcin, chyba bilety powinieneś brać. Normalnie taki polski, nie wiem. Na razie traktuję to jako hobby, ale nasze zamiary... Tak jakby rosną w miarę jedzenia. Na początku już ona powiedziała, no dobrze, może starczy, może rzeczywiście już nie przesadzę, ale mamy tam dalej jeszcze 1500 metrów działki i myśli nad tym, co by tam zrobić, żeby zagospodarować tą działkę. Więc plany są, a zobaczymy, jak to będzie dalej. Czyli rozumiem, że to nie jest tak, że to tylko twoja wizja i dzieci? Nie, już nie. Tylko już cała rodzina się zarodziła. Teraz już cała rodzina. Przykro mi, tatusiu. To fajnie wygląda, nawet niezapalone. Dziękuję, kochanie. W tym roku starszy syn bardzo się zaangażował, młodszy trochę mniej, wiadomo. Jeszcze bardziej, inne rzeczy go troszeczkę interesują, ale starszy syn, widać, że już mu się to podoba, że troszeczkę próbujemy poprawiać ludziom nastroje, zwłaszcza w tych czasach. W tym roku, w tym który roku jest jaki jest, szczególnie. I widzę, że mu się to podoba. I fajnie będzie, jak może ktoś kiedyś po mnie przejmie ten Griswold polski będzie dalej funkcjonował. No ale dobra, był taki moment, że powiedziałeś, kurczę, piernicze w tym roku nie robię? Już nie ma takich zim, ale 10 lat temu, jak było minus 18 stopni w dzień i wieszałem... te dekoracje, no to sprawa wyglądała tak, że wychodziłem na 15 minut. Wiadomo, precyzyjna robota przy minus 17 stopniach, to się nie da, więc biegałem szybko do kotłowni, ugrzałem ręce i wybiegałem z powrotem. I sobie powiedziałem, nie, no chyba to jest lekka przesada i sobie odpuszczę. Ale z racji tego, że te zimy są coraz łagodniejsze, więc... Robicie dalej. Robimy dalej. Ale wtedy doping ze strony rodziny był, jak nie chciałeś zrobić, tak? Był. Był, to żona zawsze mnie wspiera tutaj w takich tematach. Marzi, ale musisz tak, zrobić. Weź się w garść, chłopie, zęby zagryź i bierz się do roboty. Dobre. Jesteś tu dla jakiegoś istotnego powodu, czy po prostu nas unikasz? Nie. Muszę jeszcze sprawdzić kilkaset żarówek, a w międzyczasie podświetlić 8 reniferów i napis Wesołych Świąt. Kochani, co powiecie o takim pomyśle? Co myślicie? Dajcie znać w komentarzach, bo jesteśmy bardzo ciekawi, jak to wszystko się wam podobało. A ja oczywiście mam pytanie do Marcina. Jakie plany na przyszłość? Plany są, tak jak już mówiliśmy. No, te 1500 może... metrów jeszcze. Tak, jeszcze ale... 1500 metrów. Tu się coś szczególnego zmieni w tej okolicy, którą to oglądaliśmy? Czy się zmieni? No, jakieś plany są. Ciężko mi jest w tej chwili powiedzieć, bo no niestety plany zawodowe i te plany prywatne to są zawsze trochę, rozmywają się. To chodzi głównie o czas. Dokładnie. Trzeba by się było już przebranżowić na typowo rozrywkowy... No tak, biznes, dokładnie. Biznes. No od razu mi pytanie się nasuwa. W takim kładzie, jeśli mówisz o czasie, to ile czasu zajmuje ci zrobienie tej dekoracji, którą dzisiaj tutaj nasi widzowie widzieli? No popołudniami to jest jakieś 2 tygodnie. To trochę zajmuje. I to biorąc pod uwagę, że pewnie dużą część elementów masz gotowych, tak? Tak, duża część elementów jest gotowych. No i jest to w miarę uporządkowane, bo nie wrzucam tego na hura, a później nie jest rozplątywanie, tylko no niestety trzeba to w porządku złożyć tak, jak było rozłożone w pewnej kolejności. A więc jest około 30... Po, w przeliczeniu na takie zwykłe komplety lampek. No właśnie, to dobre pytanie. Takie 100 komplet lampek, jak mamy, to tu jest 350 takich kompletów. 350 kompletów. Około 35 tysięcy diod LED składa się na tą iluminację. Griswold miał 10 tysięcy chyba, o ile pamiętam. No to gorsza 35 tysięcy. 35 tysięcy światełek, słyszeliście? I około 0,5 kilometra przedłużaczy, żeby to wszystko
jakoś tam połączyć. Pięknie wyszło. Czy zużycie prądu też mierzyłeś? Mamy zmierzone. Po rachunku. Okay. Czyli skaczę kilka tak, razy pewnie tak, na zimę. Wykładnikiem jest rachunek zawsze. Dodatkowe zasilanie. Nie, to trzeba bilety. To normalnie trzeba bilety tutaj robić. Dobra, jeszcze na koniec pokażę wam parę miejsc. Coś na święta dla naszych widzów? No oczywiście. Zdrowych, spokojnych, radosnych świąt. Od polskiego Griswolda. Tak jest, trzymajcie się. Do zobaczenia i oglądamy dalej.